Szanowni Państwo, od 2013 roku trwają negocjacje pomiędzy Unią Europejską i USA w sprawie podpisania transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji, popularnie zwanego TTIP-em. Ta międzynarodowa umowa w swoich założeniach ułatwić ma handlowanie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. Temat jest jednak na tyle kontrowersyjny i budzi tak ogromne emocje, że na obecnej sesji w Strasburgu odwołano nie tylko głosowanie nad tą sprawą, ale zlikwidowano również debatę o TTIP. A przypomnę, że Parlament Europejski nie negocjuje konkretnych zapisów tego układu, a jedynie przekazuje swoje uwagi do Komisji Europejskiej. Co budzi te wielkie kontrowersje, że zablokowano nawet możliwość porozmawiania nad zaleceniami do negocjacji? Po pierwsze, negocjacje są prowadzone w absolutnej tajemnicy. Same założenia do negocjacji zostały upublicznione w rok po ich rozpoczęciu. Do dziś nie wiemy nie tylko, jakie konkretne zapisy znajdą się w TTIP, ale nawet jakie obszary gospodarek europejskich i amerykańskich będą negocjowane albo zostaną z tego porozumienia wyłączone. Komisja Europejska, zasłaniając się tajemnicą handlową, nie informuje, na jakim etapie są negocjacje oraz co konkretnie jest na stole. Po drugie, olbrzymi sprzeciw budzi ISDS, czyli mechanizm rozstrzygania sporów między państwem a inwestorem zagranicznym za pomocą sądu arbitrażowego. Ten mechanizm został wymyślony w czasach postkolonialnych i służył do ominięcia systemu prawnego w danym państwie. ISDS pozwala międzynarodowej korporacji zaskarżyć dowolny akt prawny i decyzję administracyjną, która uderzałaby w przyszłe oczekiwane zyski przedsiębiorcy. Prawo jest w tym wypadku stanowione nie przez parlament czy rząd, ale przez pretensje międzynarodowych korporacji. TTIP będzie regulowało też normy fitosanitarne, bezpieczeństwa czy techniczne. Jak wiemy, jakość żywności w USA jest częstokroć niższa od tej sprzedawanej w Europie. Cały szereg substancji chemicznych, które są zabronione w Europie, można ze szkodą dla konsumenta dodawać w Stanach Zjednoczonych. Nic nie wiemy o tym, czy wysoki poziom ochrony konsumenta zostanie zachowany. Ocenia się, że przyjęcie TTIP w kształcie, o którym się rozmawia w prasie, może skutkować dla Europy utratą nawet do miliona miejsc pracy. Jak wiemy już z historii integracji Polski z Unią Europejską, koszty integracji są ponoszone przez państwo słabsze ekonomicznie. Możemy się więc łatwo domyśleć, kto i tym razem poniesie koszty integracji tych dwóch olbrzymich, ale bardzo różnych systemów gospodarczych.